Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieramy się za tą ścianę i będziemy robić sztukaterię. Nauczyłam się tego słowa. Sztukaterię, strasznie mi się to podoba, tym bardziej, że będzie to nam pasować do drugiej części tego pokoju. Sztukateria to są te takie, jak to, listewki, które naklejamy na ściany, bądź przed karnisz i tak dalej. I robimy sobie taki wystrój ściany w ten sposób. One będą później malowane, na razie są białe, to jest takie jakby styropianowe, tak mogę powiedzieć, albo styrodur, coś takiego. Kupiliśmy to w Mercury Markecie, bo wyszło najtaniej. Za dwie dwumetrowe listewki płaciliśmy 7-8 zł, gdzieś około tego. Więc biorąc pod uwagę wszystkie ceny i na Allegro i gdzieś tam poszukałam tego bardzo długo, wyszło to mimo wszystko najtaniej. I mogliśmy to kupić od razu, więc tym się zajmujemy. Krzyś to docina już od dłuższego czasu. Myśleliśmy, że szybciej to wszystko się zadzieje, natomiast bardzo długo trwało docinanie tego. Oczywiście wcześniej zrobiliśmy projekt, zaraz wam go pokażę tutaj na górze. Także zostawię cię, kochanie, na chwilę i idę pokazać projekt. W ten sposób to wygląda. Tutaj Krzyś ma takie zwymiarowanie, żeby... Cześć! Tutaj ma Krzyś zwymiarowane, żeby było łatwiej to położyć na ścianę. Tu jest nasza ściana. Ten odcinek odnośnie tej części pojawił się już wcześniej, także tutaj wam go dodaję i będziecie mogli zobaczyć, jak to jest wykonane i zrobione. Także z tej strony mamy taki wystrój ściany, a tutaj będzie sztukateria. Planuję ją położyć... Hejo, hejo! Cześć! Planuję... No hejo, hejo! No cześć! Planuję ją położyć jeszcze tutaj, żeby nam cały pokój się tak ładnie połączył. Tulenie! Tulenie, czas na tulenie. Tulenie mamy, tak? No, dobrze. Tulenie. Dobra, teraz pokażę wam, jak wygląda projekt. Projekt zrobiłam po prostu w Photoshopie w tym momencie, bo zawsze jest masę pytań odnośnie tego. Okej, 3, 2, 1. I ciach, lecimy. Tutaj jak widzicie mamy ścianę, która jest zmiarowana pod kątem tego, jakie są wymiary rzeczywiste i naniosłam na nią projekt tego, jak bym chciała, aby to wyglądało. Czyli po bokach mamy dwie węższe jakby kolumny i po środku mamy nieco szerszą. Chcieliśmy, aby docelowo ta ściana wyglądała tak, natomiast jak widzicie tą górną część wyeliminowaliśmy i zrobiliśmy, aby ta ściana była po prostu czysta. Bo po przełożeniu tego wszystkiego na nasze realia po prostu wyglądać będzie to lepiej. Od jednej i od drugiej ściany odsuwamy się o odległość 20 cm, czyli od zewnętrznej części i wtedy zaczynamy. Pomiędzy wszystkimi kolumnami mamy też odstęp 20 cm, aby było to symetryczne. Na dole między górnym prostokątem a dolnym kwadratem mamy odległość 15 cm. Najfajniej sobie to rozrysować. Ja już nałożyłam tutaj kolor, który docelowo bym chciała na tej ścianie i na dole ten biały pasek to jest po prostu listwa i zobaczymy za chwilę efekt finalny. Najpierw będziemy naklejać te nasze styropianową sztukaterię, później będziemy ją malować. Zależało nam, żeby między jedną a drugą wszedł wałek i musicie sobie to też wziąć pod uwagę, chyba że lubicie efekt pędzla, który daje, ale wiadomo, pędzel nieco inaczej maluje niż wałek, a chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej zbieżne i żeby nie było struktury w farbie zmiennej, bo nas odrażni. Część osób po prostu na to nie zwróci uwagi, natomiast my jesteśmy tacy, takimi perfekcjonalistami, jeżeli o to chodzi. Także tak wygląda projekt. Tak ma mniej więcej wyglądać efekt finalny tego, co chcemy zrobić. Jak widzicie, ściana z jodełką już jest po lewej stronie, po prawej stronie. Teoretycznie mają być lamele. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało, bo tam mamy drzwi. Natomiast tak docelowo ma to wyglądać. Fotele to jest jeszcze, umówmy się, kwestia umowna po prostu. Wracamy do Krzysia i pokażemy wam, jak te listwy ciąć, żeby one ładnie się schodziły, ponieważ tutaj ważne jest, aby przeciąć je pod kątem 45 stopni, bo inaczej będzie to wyglądało głupio. Więc Krzyś pokaże
pokażę Wam sprzęt, którego używa i jest to sprzęt kupiony na AliExpress. Właściwie miarka jest w calach, więc jeżeli o to chodzi, to jest nam nieprzydatne, ale ten kątownik jest właśnie potrzebny nam do wielu, wielu innych rzeczy, więc już machnęliśmy ręką na to, że nie ma tam centymetrów z żadnej strony, ale wielka szkoda, bo byłoby to lepsze, gdyby miało centymetry, bo jednak u nas przełożenie bardziej jest na tą miarę. Dobrze, idziemy na to. Mamy przygotowane już wszystkie docięte, akurat jak Martusia przyszła, to docinałem ostatni. Tak więc wszystkie elementy są już pocięte. Teraz wrzucimy je tutaj na ścianę, użyjemy sobie lasera, żeby móc to wszystko połączyć. Mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie, bo robimy to pierwszy raz. Mam nadzieję, że dobrze są docięte te tutaj boczki, te 45 stopni, żeby to wszystko tutaj nam grało i się połączyło. Gdyby nam tutaj coś nie poszło, że tu będzie jakaś delikatna szczelina, gdy będziemy to łączyć ze sobą, to użyjemy sobie takiego filera, uzupełniacz, który nawet spoko testowałem go tutaj przed chwilą na kawałku styropianu właśnie. Fajnie szybko zastyga, można to formować, jak jest jeszcze mokre i po prostu uzupełnimy sobie wszystkie szczelinki. Docinamy to wszystko pod kątem 45 stopni. Krzyś Wam pokaże teraz, czego używa. Tak. Wróciłeś. O, mama kocha. Ty też kochasz. Dużo miłość. Jej, bo przewrócimy się. O to. No tutaj się przewrócimy. Ojeju. Żeby uciąć to pod 45 stopni, to używamy takiego kątownika, przynajmniej my, on jest metalowy, ma tutaj takie delikatne wgłębienie, dzięki czemu akurat fajnie to tutaj wchodzi i fajnie się to trzyma. I po prostu jak sobie przyłożę tutaj to 45 stopni, to nożykiem przykładam do tego i tchnę. I tyle. To tutaj mamy jakiś taki i wychodzi nam takie coś. Ekstra. Do odmierzania tego będziemy używać sobie poziomicy laserowej, bo tak będzie najwygodniej. Ja uważam, kochanie, że tutaj mogą być ściany delikatnie się schodzić albo coś, bo to mamy mierzone w jednym punkcie. Uważam, że najlepiej będzie zrobić zewnętrzną z jednej i z drugiej strony i potem wyśrodkować tą, która ma być centralnie. Dobrze, najpierw kleimy. Fajnie to będzie wyglądać. Tutaj w tym pokoju wyżywam się estetycznie, ponieważ chciałam zarówno, chodziły za mną, zarówno te takie panelowy element, wiodełkę i sztukateria. I chciałabym ją bardzo w salonie, ale nie wiem, czy to do końca będzie pasowało do pozostałego wyglądu, a chcemy zmieniać w najbliższym czasie tą ścianę z obrazami, tylko cały czas się wahamy, co tam ma być, więc może jeżeli zdecydujemy się na jedną z opcji, którą mam gdzieś tam w głowie, no to wtedy ta sztukateria będzie rewelacyjnie wyglądała. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast widzieliśmy wczoraj, ale to chyba nie w tym filmie. Już się zagalopowałam. Kleję sobie tutaj taśmy, żeby później tylko pionowe linie sobie przekładać, a nie przekładać tego w jedną i w drugą stronę laserem. Bo można by to było zrobić laserem wszystko, ale to będzie o wiele dłużej, wydaje mi się, trwało niż przyklejenie po prostu taśmy. Nie wiem, gdzie to leci. Jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo on jest niesamowicie dokładny. Musisz się przesunąć, kochani. Wiem, chciałam tutaj tylko kadr taki nagrać, a mam dobry kąt. Działamy w taki sposób, że Matusia sprawuje klej, ja przyklejam i super pomysłem było to pociąć wcześniej. Tak. Tak uważam, bo naprawdę nam to zaoszczędzi kupę czasu. Jeżeli macie już to odmierzone, zaprojektowane, trzeba to zrobić najpierw, no to ekstra. Widzieliśmy tam różne sposoby, bo też patrzyliśmy, czy to, co wymyśliliśmy sobie, jest ok. I niektórzy rysują to na ścianie i tak dalej. Natomiast myśmy stwierdzili, że zrobimy sobie z tego projekt, a potem już będziemy nakładać. I bardzo ważne jest mieć linię, bo te elementy się gną. Jak je przykładacie, to możecie zrobić sobie falę. Jeśli nie byłoby właśnie tej linii, do której by się to miało trzymać. Klej wyciskamy po trochę, nie dużo, bo on zasycha i później będzie się z nim źle smarować, dlatego co chwilę dodajemy. Ja już kończę, jest to samo, ta sama sytuacja. No tak, no i potem będę stała i trzymała deseczkę. To już poczekaj tą chwilkę. Pięknie masz tu się. Może nie chodzi, nie widać, ale uwielbiam, że smak. Smak, nie? Wygląda to sztos. Mi się to podoba.
co? Jaśnika. Mam nadzieję, że jak zrobimy do samej góry, to będzie nam się również podobać. Te wiesz, niektórzy takie... robią tylko takie do połowy, no nie? Jakieś takie niedociągnięcia bez problemu tutaj sobie zrobimy. Położyć, bo tu mamy bardzo nisko. Tak sobie wymyśliliśmy, że damy tak nisko, że teraz trzeba się trochę pomęczyć. Normalnie ten pokój będzie idealnie w trendach aktualnych wszelakich. No nie? Aha. Wszystkie zdobycze domowego designu by się znajdą. Wszystko to może, wszystko. Co jeszcze takie modne? Ledy. Lamele. A dałam to. Gdzie dałaś? No w projekcie jest, no nie tam. No i powiem ci tak, można by to było zrobić na drewnie, ale wyszłoby to o wiele, wiele drożej. No i trudniej. Bo to docinanie i tak dalej, no bo jednak docinanie drzewie, znaczy wiadomo, że można później podszlifować i tak dalej. Ale to już jest zakitować, robota. Ale to już trzeba, tak. To już nie nożykiem, wiesz. Nie szybciutko, nie łatwiutko, nie czyściutko, bo to traciny wszystko. A jeszcze, wiesz, kup sobie takie listewki żłobione z drewna, jeżeli chcesz takie, no nie? Nie byłoby sensu. Okej. Taśmy ściągniemy od razu, bo tam mógł gdzieś klej podejść i mógł nam to później przychwycić, także taśmy będziemy już ściągać. Na razie wygląda to pięknie. Ja ciągnę taśmę, co? Tylko delikatnie. Nie od siebie. Pokażę ci. Właśnie nie tak. Tak sobie ciągnę. Tak. Jak robisz taki daleki ruch do tyłu, to mocniej ciągniesz od ściany. No świetnie to wygląda. No czyli już wiemy, że wyżej też przyklejamy te taśmy. Tak, bo żeby tak to zrobić, bo wygląda to świetnie właśnie z tymi taśmami, jest wygodnie. No i teraz tu na górę pójdą takie olbrzymie. No. To już nie będzie takie hopsiu, bo to będzie smarowania i smarowania. Tak, to będzie za dużo. Ale musisz stanąć tu gdzie ja. Tutaj to przesunę. Ale jaki luz, to od razu budzi taki, wiesz, że to drogie jest, no nie? Jest to bajecznie tanie, bajecznie proste w wykonaniu, a wnętrze ma się wrażenie, że jest, nie wiem, już z takiej górnej półki. Tak. Pięknie to wygląda, naprawdę, nie byłam przekonana, zawsze gdzieś tam myślałam, że to jest trudniejsze. O, może tak. Myślałam, że to jest trudniejsze i że to jest bardziej pracochłonne, czasochłonne i kasochłonne. A tymczasem jest ekstra. Jestem tym zachwycona. I wiadomo, że można to zrobić bardziej wybujałe i tak dalej, ale my chcieliśmy taki minimalizm w tym wszystkim i uważam, że pięknie to koresponduje ze sobą tutaj. To co, 15 cm od dołu, zaznaczamy, dajemy taśmę. No, 15 albo ten. Bo to chodzi o to 16,5, tak, ale no. To u góry wtedy pójdź bardziej do sufitu pójdzie. Ale to nie jest problem, jest 15. Więc od sufitu będzie 13. Chyba wolałabym, żeby te tutaj było zachowane. Czyli 16,5. Dobra. Albo 16, no to 5,5 się ten, a będzie nam łatwiej. 16 niech będzie i to będzie już zbliżone, że będzie to ta symetria jakoś bardziej zachowana, a też nie będziemy mieć takiego... Takiej luki na górze. Tak, a też nie wiemy, czy ten sufit jest idealnie równy, nie? Równie dobrze, wiesz, może to się puścić. Ale ładnie wyglądasz na tle tej ściany. Dziękuję. Już tak ją pomalujemy. Uhuhu. A, jeszcze a propos malowania. Specjalnie zrobiliśmy sobie szersze tutaj te przerwy, żeby tutaj bez problemu wjechać wałki. Mówiłam też. Tak dużo już. Mówiłaś. O ty! Wszystko powiedziałaś. To masz. Kleimy ostatni. I mamy finish. Poszło mega szybko. Klej. To jest może taki patent na to. Jak się ma taką farbę, to się ma patent. A, to jest najgorsza farba na świecie. Ta biała.
Będziemy to gruntować, Maciek, jak myślisz? Gdzie niegdzie pojawiły nam się takie nieestetyczne połączenia, jak tutaj, że tutaj widać szparkę. I super jest do tego właśnie ten filler. Tutaj sobie go nakładamy. Ja to normalnie palcem robię. Zamazuję. Wciągam nadmiar. I po malowaniu praktycznie nic nie będzie widać. Skończyliśmy. Wygląda to po prostu obłędnie. Jestem zachwycona tym efektem. Wypełniliśmy narożniki tym filerem, który pokazywał Wam Krzyś i on jest kupiony w Action, więc płaciłam na niego 13 zł pod kątem czegoś innego, a super się tutaj do tego sprawdził. Więc teraz przed nami jeszcze malowanie. Natomiast na ten moment już wygląda to świetnie i biała, nudna ściana przestała być białą, nudną ścianą, tylko naprawdę pięknym, pięknym wnętrzem, po prostu. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy ciekawi, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdy już będziemy malować całość prawdopodobnie. Bye!